Hej kochani, z tej strony Martyna i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Roxanowo-Końskiej. I jak widzicie, jest oto śpiąca sobie Roxana w jej pięknej sypialni, którą swoją drogą bardzo, bardzo lubię. I przyszłe rachunki i w ogóle to, co się działo ostatnio, to jest jakiś przykry żart, słuchajcie. Kazałam jej zrobić sobie wczoraj kolację, żeby też miała jedzenie na więcej czasu i oczywiście spaliła kuchenkę i spaliła blat. Kuchenki potrzebujemy do gotowania, więc kuchenkę sobie razem z wami kupię, ale przyszły rachunki. I zobaczcie, my wydamy wszystkie pieniądze na te rachunki, ale nie wiem autentycznie, no chyba musimy to zrobić, albo zapłacić część, cokolwiek. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Na pewno chcemy zapłacić energię, wodę. Może wywóz śmieci sobie zostawimy na później, telewizji i tak nie oglądamy, internet nam się przyda i sieć komórkowa, to opłacimy na razie. Zostało 306, no stać nas na to, ale kurde, my słuchajcie, mamy zwierzęta do wykarmienia, to nie jest sobie tak, że my możemy sobie robić co chcemy. Dobra, idź szybko, weź prysznic. Ogólnie zostawiłam tutaj nasze nagrody. Proszę bardzo, w ogóle bawi mnie to, że one są, kosztują te nagrody 200 i 100 simoleonów, przecież mogłabym je sprzedać i to oddałoby życie i się zastanawiam poważnie, czy tak przypadkiem nie zrobić. Nasza bakana, świetnie się tutaj widzę bawi, razem z naszą kuską, proszę bardzo, besties, yeah girls. Cudowne, cudowne. No, nic gorszego się wydarzyć już nie mogło, a tej szafki to na pewno nie wymienimy przez dłuższy czas. Mamy naszą kurkę i mamy pana koguta. Chciałabym im dać w sumie... O mój Boże, ktoś jechał. O! Pani będzie dziobek, a ty będziesz salsa. Salsa i dziobek. Świetnie, po prostu świetnie. I tak, ty wyjdziesz, już wyszłaś. Ty teraz chodź, ogarniemy rzeczy. Jedzenie to chyba mają nasze kurki. Mam przynajmniej taką nadzieję. Boże, ale ktoś pierdzi. Chciałabym, żeby ona nauczyła się majsterkowania, bo wtedy wiem, że można przygotować jakiś automatyczny podajnik czy coś w tym stylu. Ale nie wiem, zobaczymy. Na razie wszystko, co robimy, to po prostu sprzedajemy. Ja tu się, wiecie, cieszyłam, że kupimy sobie lamę, ale dupa, nie ma takiej opcji, że my kupimy lamę, bo po prostu nas na to nie stać. Ale możemy sprzedać nawóz, bo i tak nam się na razie nie przyda i jesteśmy do przodu o 50 simoleonów, a to już jest coś. Dobra, mamy jedno... O, jedno jajko specjalne! Dobra, sprzedajemy je od razu. Pewnie na targu byśmy sprzedali je za więcej, ale wiecie jak jest, nie mamy czasu. No to w sumie nie mamy czasu. Dobra, to jest wakana. Czy nie, no dobra, nie muszę cię karmić. Karmiłam cię jak wróciłyśmy. Wyczyść kopyta i chciałabym, żebyś ją jeszcze uczesała. O, wyszczotkowała jej sierść. To teraz zrobisz. Nasz sąsiad, ogólnie jeżeli chodzi o Shona, to udajemy, że to, co się wydarzyło w ostatnim odcinku, się nie wydarzyło, bo ja dalej nie jestem w stanie uwierzyć w to, że gra, słuchajcie, zrobiła go jako NPC, który chodzi jako żul. Nie wiem, jak do tego doszło, naprawdę. O, w ogóle nasza wow, nasza koza może jeść z tego, ale fajnie. Dobra, to mega git w sumie, bo ona taka malutka... Ojej, ciekawe, czy one mogą mieć jakieś reakcje ze sobą nawzajem? Chyba mogą, bo też koło się... Dobra, wydoimy ją za simoleony. Nakarmiona się sama nakarmiła i wyczyścimy ją, jak ogarniesz wakanę oczywiście. Ogólnie dalej nie znalazłam, jaki jest jakby moment brania udziału w zawodach. W sensie, wiecie, na pewno po wzięciu udziału w jednych zawodach nie możecie wziąć udziału w następnych zawodach, póki nie minie jakiś tam określony czas, niestety. O nie, poczta, nie, co jeszcze? Co jeszcze przyszło? Dobra, no mamy resztę tych rachunków. No może, dobra, opłacimy je, słuchajcie. I tak jesteśmy już o trochę simoleonów do przodu, żeby już później problemu nie było. Ale szafki tak jak nie będzie... A, na szafkę też nas stać, ale nie będziemy na razie szafki kupować. Nie ma opcji w ogóle. Dobra, Wakana tutaj się do ciebie przymila, ale ty jesteś głodna i chciałabym, żebyś jednak zjadła. Mamy już 10 godzinę, jest dzisiaj dość ciepło i chciałabym, żeby ona nauczyła się jeździć trochę bardziej. Najgorsze jest to, że w ogóle nie ma takiej opcji typowo dla... W ogóle one mają jedzenie? Pojemność kurnika 2x8, no dobra, ale jak to jest z tym jedzeniem? Czy ja muszę cały czas rozsypywać im tą karmę, czy nie? No chyba muszę, bo one muszą coś jeść.
bo kiedyś miałam kurnik z tym, wiecie, automatycznym podajnikiem, więc nie brałam tego jakoś bardzo pod uwagę. Także dobra, rozrzuć im tą karmę na zaś. I teraz tak, mamy komputer. Całe szczęście mamy komputer w domu. I my go potrzebujemy, słuchajcie. Możemy wziąć kredyt. Czy my chcemy brać kredyt? Napiszcie mi, czy powinniśmy wziąć kredyt na lamę i na ogród, bo to by mogło być ciekawe, ale musielibyśmy ten kredyt spłacać. Nie wiem, czy jesteśmy na takim etapie. Chyba jest zdecydowanie za wcześnie. Chciałabym, słuchajcie, zamówić książki. Czy tutaj można? Kup książki. O. I teraz tak. Książki, umiejętność i. Majsterkowanie, słuchajcie. Jazda konno jest nawet, ale jakie one są drogie. Nie, 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 nie. My chcemy majsterkowania. Raz. Przynajmniej ten poziom pierwszy sobie kupimy. Wiem, wiem, ale słuchajcie, musimy, bo jeżeli ona sobie zautomatyzuje trochę tą farmę, to już życie będzie so... Oh my goodness. Mogę to sprzedać? Czemu nie mogę sprzedać końskiego kloca? My. Mogę go odstawić z powrotem? Dobra, sprzątnij po prostu. Sprzątnij. Wakana chciałabym, żeby trochę trenowała. Ty z tego co kojarzę, możesz ją wysłać do trenera. O, patrzcie, normalnie mają jakąś relację, ale fajnie. Dobra, chciałabym opieka nad koniem. Nie. Chciałabym, żeby kazała jej ćwiczyć. Zachęć do umiejętności koni. Temperament. Rozmawiaj o życiu wytrzymałość. Zapytaj o trening wytrzymałościowy. Czy ona wtedy zacznie ćwiczyć? Czy żeby ona trenowała, to muszę ją wysłać na ćwiczenia. Poproś konia do zabawy? Nie. Skieruj konia do... Ćwicz omijanie beczek. Dobra. Niech ona poćwiczy omijanie, a ty weź poucz się trochę. Nie? A Jezu, pójdziesz do domu. No dobra. Ale niech ona... Boże, jak ona się kręci. Patrzcie w ogóle, jak słodko to wygląda. Ile mamy tutaj zwierząt. To jest cudowne. Jestem w miłości totalnie. Mamy tutaj dwie kurki, które sobie biegają. Naszą małą kózkę. Najbardziej będzie mnie serce bolało, jeżeli wiecie, te zwierzęta będą od nas odchodzić. No bo jednak mogą od nas odejść. Dobra, mogę cię skierować jeszcze. A, dobra, ty już masz to w dupie. Wakana w ogóle nie trenuje więcej. Boys. Czy my coś. Aha, bo to jest popiół jeszcze. Patrzcie, my tu w ogóle mamy syf straszny, to trzeba posprzątać. Ale nie, trzeba trochę zawalczyć o siebie, słuchajcie, bo wtedy. Tutaj w działaniach możemy zrobić automatyczny karmnik i to jest od... To nie trzeba mieć poziomu? Do ulepszeń obory kurnika. A to ja nie muszę tych rzeczy do ulepszeń gdzieś... Ktoś wie, gdzie to kupię? A, coś tu jest. Części do ulepszeń do inwentarza można pozyskać, oferując pomoc mieszkańcom we wsi. O, Szon do nas dzwoni. Hej, Roxen, chyba coś czuję do synku imieniu Lili. Zu, myślisz, że warto spróbować? O kurde. Musisz samodzielnie podjąć decyzję. Kurczę, my tutaj kręcimy, wszystko jest nie tak. Chata nam się pali. Nic nie ogarniamy. No, nie wierzę. A może w częściach do ulepszeń, bo ja wiem, że mam jakiegoś moda, ale... Explore... No, not like this. Zamów. Fajerwerki, plopsy, prezenty, książki, barwniki, przysmaki, ekwipunek odkrywcy, maseczki na twarz, obiekty dla zwierzaków, ulepszenia? Nie ma tutaj ulepszeń do kurnika. Kurde, a my nie mieszkamy nawet Handford of Bagley. To powinno się dać jakoś, wiecie, przeskoczyć, bo to jest trochę bez sensu. No, chyba, że będziemy specjalnie tam łazić, ale nie wiem, czy jak się nie jest jakby mieszkańcem tego, to tak działa wtedy. No i obiekty. Tutaj wiem tylko, że to mam z jakiegoś moda, ale to jest typowo dla takich zwierząt. Dobra. Wbiłaś drugi poziom, więc bardzo się cieszę, bo nie ma w ogóle nic napisane co do tego, jaki poziom możesz mieć. Musisz po prostu mieć te części. No i tu mamy problem na tym etapie. Dobra, wyrzuć jeszcze to. I musimy posprzątać tutaj. Jest jakaś masakra. I to. Błagam cię, posprzątaj to. O, i chcesz podnieść poziom umiejętności? Bardzo się cieszę. W takim razie skorzystasz sobie i wsiądziesz na wakanę. Czy ona w ogóle się dobrze czuje ze wszystkim? Tak, wspaniale. A nasza kózka? Poziom szczęścia średni, czysta, najedzona. Uwaga, okej, to weź przytul ją może. Pogłaszcz ją. Też trochę niech uwagi dostanie. No niestety z naszymi kurami to na razie nie jesteśmy zbytnio dogadani. Niestety. O, możemy zabrać więcej jajek? Dobra.
Tak, głosowanie w tej chwili zamknięte. O, zielone odgrodnictwo. O, już wiem, co będziemy naprawiać. Super, nie mamy kasy nawet na naprawę kibla, słuchajcie. Aha, super. No, nasza koza też nas nienawidzi. Dobra, dosiądź wakanę. Musimy trochę poćwiczyć jeszcze dzisiaj. I co tu jest za jajko? Jedno jajko. Wiecie co, schowamy na razie je do lodówki, bo kiedy, jak długo ono wtedy jest dobre? 17 dni i się postaramy pojechać jakoś, wiecie, z tym... O! Co sądzę o festiwalu? Nic nie sądzę. Nie mam czasu teraz jechać na żaden festiwal. Proszę mnie zostawić. Jedziemy na przejażdżkę. Ona, słuchajcie, w ogóle nie nabija poziomu, tylko wakanę nabija poziomy i dam im sobie trochę pojeździć. A wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się w następnym, a w następnym mam nadzieję, że wyjdziemy z naszych długów. Piszcie, czy powinniśmy wziąć jakiś kredyt, mniejszy lub większy, żeby zainwestować w naszą farmę trochę więcej. Na pewno weźmiemy też udział w zawodach znowu i wszystko się dowiecie tak naprawdę za tydzień. Także do zobaczenia.